Wracamy do tematu wstrząsającej zbrodni, do której doszło pod koniec pierwszej dekady kwietnia bieżącego roku w Suwałkach. Mieszkanie 78-letniej, samotnie mieszkającej kobiety w feralnym dniu odwiedził 25-letni wnuk. Nie wiadomo jaki przebieg miała ta wizyta, ale finał okazał się tragiczny. Kobieta zostaje wyrzucona z balkonu położonego na drugim piętrze. Ekipa przybyłych medyków stwierdza jej zgon. Śledczy, powołując się na dobro prowadzonego śledztwa, nie ujawnili do tej pory treści wyjaśnień zatrzymanego 25-letniego wnuka, jednak ogłasza, że postawiono mu zarzut zabójstwa. Kilka dni później Suwalski sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec młodego mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego i jak nas dzisiaj poinformował rzecznik Suwalskiej Prokuratury okręgowej, prokurator Wojciech Piktel 25-latek nadal w areszcie pozostaje. Prokurator prowadzący sprawę, na Nadal oczekuje na pełen wynik sekcji ofiary, który pozwoli na precyzyjne określenie przyczyny zgonu. Dodaje w rozmowie z nami, informując, że jest wysoce prawdopodobne, iż dokument dotrze do rąk śledczych w przyszłym tygodniu. Wówczas dopiero będzie możliwe podjęcie decyzji, czy do publicznej wiadomości trafią kolejne informacje rzucające nowe światło na tę sprawę. Dodaje.